kontrolę paszportową. Kochani, jestem w Singapurze i nie mam internetu i oczywiście źle wysiadłam z autobusu, bo pojechałam do samego końca. Te przystanki były jakieś takie nieoznakowane. No i ten kierowca się skapnął, że nie wysiadłam na tym przystanku, na którym szłam. I mnie zawołał, gdzie ja chcę jechać. I mu pokazałam, to jest ponad godzina drogi. Udostępnił mi w ogóle wifi, żebym mu pokazała i teraz powiedział, że zawiedziemy z powrotem tam, jak będzie jechał w drugą stronę i że nie muszę płacić, tylko mam czekać i zawiezie na przystanek, na który chcę. Dobra, to jeszcze raz witajcie w Singapurze, moi drodzy. Jak na razie pozytywne zaskoczenie, autobusy jeżdżą na czas, przyjeżdżają, dojeżdżają do celu, są przejścia dla pieszych. Jakby to było, jakbym ja gdzieś przyszła i to miejsce było otwarte, no po prostu... Akurat jedna rzecz w tym parku jest, na którą chciałam wejść, to jest taki most, jest w trakcie reparacji. Właśnie ten. A tak w ogóle to chyba mało będzie kontentu z tego Singapuru, bo jestem strasznie zmęczona i cały czas odpoczywam. Chętnie bym poszła do hostelu spać. No jestem tylko 2 dni, nie wiem, trochę się zobaczyć, ale to tak idzie mozolnie, że masakra. Jednak jest otwarty, ale nie w tą stronę, w którą ja chciałam iść, więc idę w drugą. Mam nadzieję, że tam będą jakieś autobusy też jeździć, bo to już jest trochę tak poza miastem, takim centrum. Nie ma tu wielu ludzi, a w centrum jest to tu bardzo dużo. A jeszcze z takich ciekawostek to wam powiem, że wszystkie miejscowe tutaj w Singapurze polecił mi kolega, którego poznałam na takim wyjeździe harcerskim 10 lat temu na Intercampie, bo on kilka lat tam mieszkał w tym kraju, więc wszystko, co zobaczę, to z jego polecenia. I to miejsce, w którym ja teraz jestem, nazywa się Southern Ridges. No i to jest taki park, las. Fajnie się przejść, jest cień, bo są drzewa, a jak się wyjdzie stąd, tak to jest słońce. Tak ma spacer spoko. Teraz jestem w Hau Par Villa. Marina Bay, już nie dam rady, idę się przespać, może później. Mają tu autobusy piętrowe i tam by się musiało iść na górę, czy on nie? To jest dosłownie Marina Bay i 3 wielkie budynki, a na nich widzimy się w kształcie statku. Z tego co wiem, to są baseny na nich. Fajna uliczka. Jaki spokój tu panuje. Okej, udało się uzbierać grupkę z ludźmi z hostelu i jedziemy na Marina Bay na jakiś pokaz świateł. Ostatecznie złożyliśmy się na 6-osobowy ograba i jesteśmy pod tymi ogrodami. Pokaz świateł zaczyna się o 20:45, więc idziemy teraz coś zjeść. O, to jest właśnie ten budynek, który wam pokazywałam z okna autobusu, ten ze statkiem na dachu. A i generalnie możecie zgadywać w komentarzach, ile kosztuje noc w tym hotelu. Teraz zatrzymajcie i ja wam powiem. To jest 4000 zł za noc. A to środek tego hotelu.
żeby wejść do Chanel, a co? Czemu nie? To bogatemu zabroni. To raise funds for a flight to Australia. So we're running if you guys might be interested in buying one of our cookies. YouTuberzy, konkurencja dla mnie. Widzowie, spotkałam YouTuberów z Holandii, którzy podróżują za 0 zł, znaczy za 0 pieniędzy w ogóle i zarabiają sobie, latają samolotami z tych zarobionych pieniędzy. Nie, czekaj, nie latają samolotami, oni łapią stopa i następną ich destynacją jest Australia, później Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Ja chcę być taka jak oni, spali w najbardziej luksusowy, w drugi najbardziej luksusowy hotel w Dubaju w ogóle. Yeah, so I'm traveling together with my friends to every single continent on earth without any money, and we stay at people's places for free, we ask restaurants for leftovers, and we try to do that all in 4 months, including Antarctica. So we're going to the southern point of Argentina to hitchhike a boat to Antarctica. At least that's the dream. We don't know if it's gonna work, but we're just giving it a shot, and yeah, so far it's been incredible. This is our third continent, we're in Singapore now, and yeah, it's just been amazing. Amazing. Jak chce być jak oni? Sorry? Jak ktoś chce ze mną tak robić, to niech się zgłosi. What? I told them that I'm looking for a travel buddy to do the same thing. I will travel with you. Okay, after cool. This trip, hit me up and we'll do the same. Okay, cool. Alright. Thank you. Yeah, link away. Alright, see you guys. Ostatni dzień w Singapurze, mam jakieś 4 godzinki na zwiedzanie, bo później muszę iść już na samolot do Indonezji. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć wszystko, co zaplanowałam na dziś. Moim dzisiejszym celem są 3 dzielnice: arabska, Kampung Glam, chińska Chinatown i indyjska Little India. Tutaj przy każdym chodniku praktycznie jest taki daszek i po boku są sklepy z klimatyzacją, więc to jest wybawienie po prostu tej temperatury, która tutaj jest. To jest chłodno, przyjemnie. Taki daszek. Ostatnio to jest Chinatown. Jestem w tej okolicy mniej więcej. No i tak na razie najmniejsze wrażenie robię z tych wszystkich 3 kultur. Może to dlatego, że nie weszłam w jakiś głąb czy coś, ale nie mam czasu za bardzo. Niestety przechodzę, jak mam to nie pokazuje. No tu już trochę lepszy ten fragment, ale też szału nie ma. Świątynia. Weszłam do świątyni i pan mi kazał zdjąć czapkę. Więc nie chodźcie w czapkach. Ja już jestem w drodze na lotnisko, umyłam się z hostelu,
Bardzo fajny hostel, najtańszy jaki był, a i tak był drogi, ale bardzo sympatyczny hostel, miła recepcja, bardzo fajnie. Ja już nadaję z lotniska i muszę powiedzieć, że to bardzo ogarnięte lotnisko, naprawdę polecam. Będę grał w grę. A jak już siedzę na tym lotnisku, to jeszcze opowiem historię z dzisiaj w nocy. Śpię i tak około 4-5 nagle zaczął taki alarm dzwonić evacuation. Ja się budzę i mówię, kurde, nikt nie wstaje. Ja wstałam, też bardzo mozolnie wyszłam. Jeden pan wyszedł i się okazało, że to przypadkiem się włączyło. Ale zdziwiło mnie to, że normalnie ludzie ode mnie z pokoju tu olali. Nikt nie wstał na ewakuację. No i chyba z Singapuru to będzie na tyle. I dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia w następnym kraju.